cruel. Teraz możesz przyjmować, nie? Teraz to sobie odpoczywam, majster. Born. Siema. Jak tam? Cześć. Siema. Przymalowałeś? Co? Taką gumą w sprayu, pan, można zerwać, bo tu trochę ten schodzi. A, czyli jak to się zmyje, to normalnie masz. Tak jak ja tą BMW-kę pomalowałem. Co? Tak jak tą E60, nie, poczekaj, E30, nie wiem jaką ja miałem. Ty? To nie wiem. Trójkę miałem tą z tym, no. Taką kiedyś kupiłem. 2 lata temu. Co jest, Jaro? Co? Co? No spokojnie. Jak KTM? Kurwa, majster, nigdy lepszym motorem nie jeździłem. Ale czy ty Gixem przyjechałeś? Nie, nie przyjechałem. Tym przyjechałeś? No, tym przyjechałem. KTM też będzie przechodził nasz wirownik. O! Daj cienkiemu, mówię ci. Tylko mnie nie zepsuł. Daj cienkiemu. Cienki już jeździ. Tak? Mówi, że Crossa sprzedaje 350 km. Już dawno powinien to zrobić. A on w zawodach jeszcze lata? No to ta krosówka lepsza. Ale na rodu co? Halo, tu jest, no, bo ja jeszcze na nim nie jeździłem. Maraz jeszcze nie jeździł na Kaju. No to chodź, to tam dostaniesz, chodź. Jak dostanę, to jadę. Dalej, dobra, chodź, Juri. Cała banda jedzie. Cała ekipa Blacka. Kajos. Aj. No. Kuba odpalił też dryndę swoją. Podjazd chce ich wziąć, wie, żeby sobie podjeżdżali. Wow, fajny jest ten podjazd. No tu możesz sobie trenować, bo są mi takie, wiesz, hopy. O, Kajo! K2 wlatuje. Dobrze, nie? Gdzie reszta bandy? A oni jadą tu czy nie? Nie. Tomek się chyba wywalił. Inny ochraniacz na kolana. No musisz kupić sobie. Jakie ma raz polecasz ochraniacze na kolana? Za Tomka na Kajo? Ja sam nie noszę, to wiesz.
Aha. Aha, dobra. To takie, no, są dobre? Tak, są takie dobre. Sam nie noszę. Takie są dobre, sam nie noszę, a więc i nie polecam. I co, jak po pierwszym razie? Coś się tłamsi przy uderzeniu w ścianę, nie? No bo... I wiesz, jak on przytchnie o coś. Mhm. A jakim... to ze sprzęgła troszkę, nie? Tak, no dwa razy sprzęgiełko i bach, weszło. Weszło, no. To co, jeszcze raz próbujesz tą wielką? No jak nie? Najazd większy i tam nie zwalniaj przed tymi chłopami. Ale uderzam w tyłę. A to, to nic, to dupę do tyłu i... Ja też uderzam, żyję. Miejscowy nie podjeżdża, to nie podjedzie. Tomek, także masz załatwiony już podjazd. Nie masz co próbować. Nie. Ale tamte możesz. Chcesz spróbować? Nie, jeszcze za wcześnie. Zadowolony jesteś z nauki? No. Nie, no był już lepiej, bo jak jechałem tu pierwszym razem, to mówię, jak oni jeżdżą, mówię, to załamany byłem, nie? No tak, od prawie do lewej, nie? I przydało się moje wskazówki? Więcej gazu i bardziej do tyłu, no, idzie, nie? No. No bo tu już elegancko, nie? No, elegancko, no. Tylko prędkość i trzymać moto. To. Chodźcie do walno. Dobra, walnaj. Prawie byłoby. Nie wjechał? No, nie wjechał. Ale jaka ta górka. Coś trzeba ci podrasować to, Kajo, Tomek. Ale jestem lżejszy. Maroż jest cięższy. No to siadaj. Nie, ja mówię, mieć siły na zamiary. Nie gaszaj siły, bo nie mogę jej ukopać. Dajesz ją. Tam, bo tam, gdzie masz to rozjechane, Kajo. Brakuje. Przerobimy. No. Na razie starczy jak na początek, nie? Chyba mnie piachem obsypałeś trochę. Czekaj. Może i tak. Ten też mnie obsypał. Dąbroś. A nie wiem, czemu mnie to tak dużo. Ćpiem na pierwszym, a to jest dobre, nie? Na te piachy to jest ciężko, nie dla niego. Ale tak ogólnie, ale tak jak widzisz, tu podjeżdżasz... Może patrz, może by jeszcze opona była inna, bo to jest 110. To też, ale on mocny. Przy końcu robił, wiesz... No. Ale tak tutaj te podjazdy tutaj to spoko, nie? Mhm. I podejrzewam, że inaczej by się zachowała na twardym terenie, nie na piachu. Tak. To ona by wtedy miała przyczepność, nie? Czyli na uzdowo te czwórka to no, musi być ktoś chudy chyba. Jo, jeszcze chudszy. I najazd 8 dych. Ty już też się widziałem, wbijałeś w tę górę, szybko miałeś. No, próbowałem miałeś, no, się rozpędzić jeszcze, no, nie bardziej. Patrz, zobacz, Kuba wykorzystał sytuację i oparł, przytulił się do nas. A to mówisz, jaka to jest pojemność? 250. No, tylko, że ona ma ten, nie? Ten cyrkulator tego, więc spali, nie? Tak. Na pierwsze moto jest dobra. Pewnie. Bardzo mięciutko zawieszenie przede wszystkim, nie? Nie musisz tej dużej góry robić. Będziesz te mniejsze moto. No. Przyjdzie czas i na nią. Ustań, Tomek, to będziesz miał, na miniaturce będziesz. Przyjdzie czas. Na miniaturce? Zadowolony jesteś? Tak. Mara, przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Ustań, to przyjdzie, Kuba, czas. Też pokaż tam palcem. Przyjdzie czas. Przyjdzie czas na tą górkę, ale Kajo odsłoń trochę. No teraz, dobra, dawaj teraz. Przyjdzie czas na nią. Przyjdzie czas na nią.
O ja cię. Kurde. Ty, no czego nie mogę sięgnąć, kurwo. W dołku jestem. Ale jaja. Jadę do busa. Jaro, o której zjeżdżasz? No już się będziemy szykować. Przebierasz się i tam? No, ta? No. Wy też? To polowa, nie? No, no nie wiem, Tomek tam. Tomek wie, po przysłanie. No i tylko staniemy na stację na kawę, co? Możemy. Dobra. Dąbroś motor wykończył. Dąbroś. Dłok się z zaworem spotkał, zablokowało się i... Gdzie? No tam na górę jak wleciałem. Co koło was przejechałem, wjechałem na górę, trzasło 3 razy, zablokowało go. I jak zjechałeś? No pchałem go z samego szczytu tu. No to trzeba było wołać, to byśmy cię zaholowali kładem. No bo nic nie mówisz. O, przepraszam, o, przepraszam. Kubę pchałem, bo mulinka pękła. Nie, ale to było teraz, ale was nie było, ja byłem. Ja i Maras. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.